Dobra. Witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy w odcinku 29. Trafiliśmy właśnie do obozu na Balnie. Już nie będziemy dostawać dostaw ogólnie pakiennego ziela. Cieszę się, że cię widzę. Mam dla ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu. Kamienia ogniskującego. Dobra. Czemu miałbym być... Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoje... Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Nie wiem już jak nazwać odcinek, serio. Które się dowiedziałem. Do Iberiona możemy się udać. Niech super. Śnią... Rozdział drugi. Bardzo chętnie udałbym się tutaj do kowala i zobaczył, czy ma może dla mnie jakieś lepsze przedmioty. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Dobra, do Fortuna miałem też się udać. To wszystko po kolei. Wszystko po kolei. Trucizny nie mamy żadnej. Bo mam zadanie, żeby zdobyć truciznę dla kucharza. Dawson, yo, Dawson. Ziomka takiego miałem, co Dawson miał cyle. To chyba nigdy nie skończy. Nie wiem czemu. Fortuna. To nie było zbyt mądre. Się nie nauczą. Pewnie masz rację. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Randolph Radford. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Lepiej się do tego nie mieszać. Ludzie zawsze gadają. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Dobra. Dostaliśmy. Więc teraz jak damy to dla... Do tego Radforda powinno coś się podziać. Ciekawe. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Który to tutaj to kowal? Nowicjusz, raczej ty. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Chciałbym to świe... Okej, miecz bojowy. Tak długo. Chyba patrzyłem sobie już to. W tej historii musi być jednak ziarno... Ma nowe bronie. Może. Nie powinieneś wierzyć we wszystko w tej historii. Myślałem, dobry topór dwuręczny. 200 bryłek. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Na razie kupmy na to co mówisz przy obcy. Miecz marynarza, 42. No to jakie ma wymagania? 31. Może. Kurwa. Lepiej się do tego nie mieszać. Pewnie masz rację. Masz jakieś bryłki, kolego? Lekki miecz dwuręczny, to mamy właśnie. To nie było. Właściwie to nie będzie bardzo duży progres. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Bo zobaczmy, ile się zwiększą nasze obrażenia. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. O 4 punkty zaledwie. Długo jak mnie to nie dotyczy. Duży. Nigdy się nie nauczę. O, zasięg jest mniejszy. No dobra, chuj to. Niech będzie już. W dzisiejszych czasach na nikt. Tak muszę długo... siłę sobie podbić. Jest opcja w ogóle, żeby w miejscu takim jak... Żeby ten Hektor, czy tam Horacy, jak mi się to nazywało, czy Homer, nauczył nas siły, tylko trzeba mu podać konkretny powód. No ale dobra, na razie sobie to odpuśćmy. Zapewne masz rację. Ciągle mamy coś do roboty, co nie? Ciągle jakieś pomysły nowe. Stój! Na świąt... Ludzie zawsze gadają. Przysyła mnie nowicjusz Lester.
chciałbym of... Znam Lestera. Tak długo, jak dobra. Nie dotyczy. Będziemy mieli teraz i kontakty z Iberionem. Okej. Okay. Błotne węże? Nie, no z błotnymi wężami nie dam rano, one są za 300 expa, więc... Okej, okay. Potrzeby. Nie wspominała, że miała kogoś pomoc. Dobra. A ta druga? Shani. Egzotyczna uroda. Burzowe kruki. Było to w Gothiku 4 Arcania. Bakaresz. Fajne są nawiązania do całej sagi, więc to powoduje teraz taką fajną spójność. Prawa człowieka. Gdzie one są? Witaj, mistrzu. Ach. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach. Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy. Niejaki Nyras. Ale do tej... Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Dlaczego ten kamień... Ten magiczny artefakt... Zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, okay. Które posłużyły mago. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Gdzie powinienem... Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na stromę z... Wiem, gdzie on jest. Przyniosę ci ten... Weź tę mapę. O, mapę dostaliśmy.
Mhm. Duchowa, jak i materialna. Dobra. Tego zadania nie było. Mam za dużo chyba tych listów. Ja nawet sobie nie czytałem niektórych ksiąg. Dar od bogów. Receptura. Mapa Iberiona. Jesteśmy aktualnie w świątyni, więc musimy być nad świątynią. Jak... Fiolka z krwi białego wilka. Klucze ziela mam. O, fajnie, pokazuje miód. Skrędzę w nocy, butelka rtęci. No dobra. Pobiegamy, pochodzimy. Koniec końców to zdobędziemy. Fajnie, że rozpocząłem kolejny rozdział. Są nowe bronie. Super. Ten topór ma mniejszy zasięg od mojego poprzedniego miecza. 4 obrażenia za zasięg. W Gothicu 2 nigdy bym się na to nie napisał, ale tutaj nie mogę zadawać żadnych obrażeń topielcom. Myślę, że teraz dopiero będę mógł zaczynać. Przydałby mi się jakiś piersi siły czy coś takiego. Mam jeden, ale dodaję on 2 siły, więc to nie jest duża wartość. Sami rozumiecie zresztą. W dzisiejszych czasach. Pobiegamy sobie trochę, porobimy zadanek. Mnie interesują najbardziej te poboczne. Oczywiście. Tutaj powinny być jakieś jaszczury. Tutaj mam dopiero 6 poziom. Dopiero 6 poziom. No dobra. Kusi mnie właśnie ta bonusowa siła od Horacego. Wczoraj oglądałem pewien film z ciekawostkami odnośnie świata Gothic. Jest możliwa taka rzecz. Mniejszy zasięg, ale obrażenia spore. Więc ta broń dwuręczna wygląda trochę jak taka jednoręczna. Tylko o obrażeniach dwuręcznej. Sam jesteś sobie winien. Nowicjusze, rabusie. Spróbujemy z nimi. To najpierw wybijmy krwiopijców. No kurwa, zabrali nam całego expa, wszystkich 3 krwiopijców. Tak nie może być. Z nimi sobie dam radę, tylko muszę ich wyciągać trochę. Pierdolę. Wracaj, tchórzu! Należało się mu. Zróbmy najlepiej coś takiego. Podejdźmy, zabijmy krwiopijców. Potem podejdziemy, zabijemy nowicjusza. Pierwszego, potem drugiego. Z nich jest 60 expa, to nie jest mało. Biegnij, wracaj do mamusi! Dobra, średnio pykło. Jeden zabity.
Zjemy sobie zaraz coś, spokojnie. Dobra, i powinienem na pewno obrabować stary obóz cały. Znaczy cały. Miód mi potrzebny. Dobra, potrawki z chrząszcza wreszcie się przydadzą na coś. W samym zamku, z tego co wiem, są tam fajne rzeczy. Wcale nie muszę robić tutaj wszystkiego naraz. W tym drugim rozdziale troszeczkę mi się pobawił. Jest jeszcze jeden? Okej. Okay. Herc zabity. Zjedzmy sobie jedną potrawkę. Mam ich dużo i tak. Bryłki. Może będą mieli jakieś przedmioty, które będą do zadań. Obstawiam, że zadanie raczej z nimi jakieś powinno być. Pytanie, czy ona nie jest tylko... Amulet Lukora. To jest Lukor. Długi miecz. Ale jest spoko broń. 35 siły wymagana. Prawo, prawo, lewo. Dużo ziela. Bryłka rudy. Tu jeszcze są jedne zwłoki. Dobra. Zjedzmy sobie jeszcze jedną potrawkę. Okej, ale czuję się już silny. Mogę z bandytami walczyć. Mogę cokolwiek robić. Trochę expa tu też zdobyłem. Czy ciekawiłoby mnie szczerze też to zadanie z Redfordem? Szczerze nie wiem, czy teraz jego nie zrobić. A potem po prostu tutaj wrócić. Nie jest to głupie moim zdaniem. Dobra, przebiegnijmy się. Przy okazji jakieś stwory pozabijamy. Nie pali nam się aż tak bardzo. Mogę jeszcze spokojnie sobie stwory powybijać. Dopiero zacząłem drugi rozdział, więc... A więc sam fakt, że zacząłem drugi rozdział jest dla mnie pozytywny oczywiście. No chodź. Nahita? Nahita nawet możemy zdjąć takiego ścierwojada. Dosyć szybko się posługujemy teraz bronią dwuręczną. A będziemy potrafili coraz to lepiej i lepiej. Patrzcie, już mogę troszkę głębiej wchodzić nawet w te... drugi rozdział to się narobiło stworów. Rzecz jasna. Dobra. Krwiopijce są. 2000 mi potrzeba. Co będzie pierwsze, co zrobimy?
Pierwszą rzecz, jaką zrobimy, to raczej będzie i tak do tego Radforda z tym zielem. Wilk z Wall Street. Drugi rozdział. Więcej stworów. Jakiegoś bardzo dużego zastrzyku ekspa nie widzę. Kurwa, jaszczur jest nawet tutaj teraz. To już silny byk. Z jaszczurem nie chcę na razie walczyć. Zostawmy go aktualnie. Mam 20% nakryta dopiero. Masakra, to jest serio śmieszne, bo w Gothiku 2 na starcie mamy już 10% chyba we wszystko. No ale w sumie tam jest to uargumentowane w ten sposób, że nasza postać dużo zapomniała po prostu. No i nie dodaję, że wszyscy stają się chcy silni. Bo tutaj te postacie nie mają na starcie szakal. Czego on chce? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To się chyba nigdy nie skończy. Idźmy do pana Radforda. W tej historii poszukiwanie alchemika, nowi palacze. Nauka za pojedynek. Też chciałem zrobić to zadanie. Ale jeśli ja walczę w... na arenie, to Skati ma problem do tego. Trudno, najwyżej załatwimy tu sprawę w ten sposób, że po prostu uspokoimy potem Skatiego Marvinem. No bo to jest ewidentny błąd. Nie powinno to wyglądać w ten sposób. Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Tamten myśliwy będzie miał nam ponoć oddać pieniądze kiedyś. Jeśli myślisz, że... Ludzie zawsze... Idźmy spać do chaty. Hej! Słyszał? Są tu in extremo! Właśnie we... Pośpiesz się! Teraz w jego skórze... To nie było zbyt mądre. Lepiej się do tego nie mieszać. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Pewnie masz rację. Tylko zachowaj to dla nie siebie. Powinieneś wierzyć. Ja pierdzielę, więc trzymaj tu się. Co rozdział będą nowe zadania. Fajnie. Co rozdział są nowe zadania. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. In extremo nawet jest. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Zawsze to samo. Oni grają czy nie? Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Nieźle. Nieźle. To się już... Tak, nie powinieneś wierzyć we wszystko. To się chyba nigdy nie... To jest jakiś zespół, który grał ponoć jakieś melodie do Gothika, czy nie znam się, bo wygooglowałem ich ostatnio. No i tak ludzie piszą i ok, Gothic. Nie no, ale sporo by się tym mieli. Więc to nie są jakieś no-name'y. No ale dużo ludzi w Polsce ma prawo kojarzyć to ze względu na Gothika, myślę. Wiecie, poza tym to jest rynek niemiecki, nie polski, więc Polacy wątpię, żeby właśnie znali coś takiego. Ale przemierzyłem już. Zawsze. To warto było zacząć ten drugi rozdział, niż niektórzy biegać na pusto. Nadia. Dobra, mamy przesyłkę wreszcie. Także to zadanie łatwe nie było, szybkie też nie było, bo musieliśmy trochę się nabiegać.
Żarcia też musieliśmy trochę dać. No ale właśnie po to tu jestem, żeby takimi zadaniami się zajmować. Zaniesiemy to dla Koristo. Chciałbym... Właśnie chcę mieć jak najmniejszą ilość zadań zaległych w naszym... na naszej liście. Do tego będę dążył jak najbardziej. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Nie dajmy lepiej o czymś źle. Bo nie lubię właśnie sytuacji, gdzie narobisz sobie tych zadań, a potem jeśli chcesz przeglądać jakieś zadania główne, to pokazują ci się jakieś zadanie, na przykład na pierwszy poziom. Zabij 2 zające. Wiecie o co chodzi. Gdzie i tak jeszcze z tego mamy expa, a później no głupio będzie na 30 poziomie robić zadanie jakieś takie. Od razu. Prawda? Więc róbmy to teraz. Czekaj. Na nikim nie można polegać. Koristo. Nie powinieneś. Albo obrabujemy od razu zamek sobie. Witaj. Witaj. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Wątpię, żeby to się kiedyś zmieniło. Takie sprawy załatwiamy inaczej. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Oho. No, to zrobimy w następnym odcinku, więc jak widzicie, nadal nasze zadanie nie doszło do końca. Lepiej się w nic nie pakować. Lepiej się do tego nie pakować. Mam już dość tej pakowania. Mogę tutaj wchodzić, koledzy? Czekaj. Lepiej się w nic nie pakować. Mogę tu chyba wchodzić. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie... Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Chwila, jeszcze raz. Nie chciałbym być teraz... Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Widzicie? Sporo skrętów i jest mikstura jakaś. I właśnie o to mi chodziło tutaj. Chuj w te bełty nawet. A nie, to pochodnie są. Esencja siły, widzicie? Myślałem, że to się skończyło już dawno. Dlatego warto. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Skrzynie. Lewo, prawo, prawo, prawo. No i przy okazji ja już nawet nie wspominam o Rudzie. Ale troszeczkę więcej warte będą przedmioty niż... Niektórzy. Po prostu w tych chatach. W zewnętrznym pierścieniu. Prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, prawo. Chcę zobaczyć, ile mam wytrychów, żeby nie zdarzyła nam się słaba sytuacja, że nagle nam ich zabraknie. 22. Dobra. W następnym odcinku pójdziemy do... na arenę najpierw. Może. Lewo, prawo, prawo, lewo. Pójdziemy najpierw na arenę. Tylko zachowaj to dla siebie. Czy ja dostałem powiadomienie na Messengerze? Zaraz wracam. A czy w sumie kończę odcinek tutaj? Cześć!